Witam Was bardzo serdecznie. W tle jeszcze świąteczne jajka, jako że w Bułgarii dopiero wczoraj skończyły się święta Bożego Narodzenia. Kawa zrobiona. Ja trochę mam chwilę czasu, niewiele, ale jednak chwilę czasu dla siebie mam. Łyknę sobie kawy i pokażę Wam coś takiego dobrego tutaj przede mną. Tak jak już się dowiedzieliście z tytułu filmu, tak, odwiedził mnie mój kolega serdeczny, który niestety pozbywa się swojej całej kolekcji taboru. Generalnie oczywiście jest to tabor bułgarski, dlatego że zbierał ten tabor latami i niestety z różnych też przyczyn losowych musiał się z tymi wagonami pożegnać. Ponieważ się poznamy i cenię go też jako osobę, postanowiłem w jakimś sensie też pomóc. On też w pewnym sensie mi pomógł. Po pierwsze, pomógł mi zdobyć niektóre wagony, których no, nie miałem w kolekcji. Poza tym zaoferował też całkiem dobrą, przystępną cenę, oczywiście sprawiedliwą. Nie jest to jakaś wielka, nazwijmy to, może inaczej powiem, na pewno wagony te są nie do zdobycia dzisiaj w tych cenach, w jakich mi się udało je dostać. 40 wagonów to nie mało, a więc była to troszeczkę taka inwestycja no, większa, ale nie była to taka zła inwestycja, ponieważ naprawdę praktycznie mogłem te wagony kupić w cenach wyjściowych, czyli w cenach producenta, co, tak jak wspomniałem przed chwilą, już jest po prostu niemożliwe. O tyle też jest cenna ta kolekcja, że jest to tylko i wyłącznie tabor bułgarski. To znaczy, są to wagony zarejestrowane w Bułgarii. Wszystkie, absolutnie każdy z tych wagonów, który zaraz Wam pokażę, jest zarejestrowany w Bułgarii. I są to tylko i wyłącznie wagony produkowane seryjnie. A na ile się orientujecie, nie wiem, wagonów produkowanych seryjnie dla bułgarskich modeli jest prawie nic wcale, więc żeby zebrać tak pokaźną kolekcję wagonów, musi to trwać, więc to są naprawdę lata, lata zbierania. Jest tu też kawałek historii modelarskiej, o czym się zaraz przekonacie, ponieważ tak jak już widzicie, mamy też tutaj wagony bardzo stare, bo wagony produkowane jeszcze w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w NRD. Takie wagony również są w wersji polskiej. Mam również jeden taki wagon produkowany w NRD Polski. Tak, dla przyjemności kolekcjonerskiej, żeby po prostu taki wagonik mieć. No więc dobrze, no to zacznijmy właśnie od tych wagonów starszych, a później przejdziemy po kolei do kolejnych. Jest tu cała plejada producentów, bo mamy producentów takich jak na przykład Fico czy Roku tutaj akurat nie mam, ale jest Tilik, jest Merklin, jest Albert Model i jest Exact Train oraz firma córka, filial Acme, która produkuje wagony w Rumunii, ale jak się okazuje nie tylko rumuńskie, ale również czasami się zdarza, że produkuje coś dla Bułgarii, rzadko, bo rzadko, to jest firma Amintiri Ferroviare, ale mamy też na przykład przeróbkę, bardziej seryjną przeróbkę, czyli robiła to firma austriacka Memoba, a więc też taki wagon tutaj do mnie trafił. Myślę, że nie pominęłem żadnej firmy produkującej wagony, ale to zaraz wszystko w praniu wyjdzie. Ja robię to na gorąco, jestem bardzo szczęśliwy, że to się tak udało. No i cóż. Zacznijmy od wagonów najstarszych, czyli od wagonów Pico. Tutaj kolega tak mi zapakował właśnie tak bardzo dobrze ten wagonik. Zobaczcie, to jest stary NRD-owski wagonik, tutaj przyporządkowany do zarządu bułgarskiego, czyli mamy BDŻ, mamy Bułgarię, nawet w alfabecie tutaj, zobaczcie, łacińskim. Numer, to są te wagony FT, typu FT. No, jakoś wiadomo, taka NRD-owska, ale jak zobaczycie zresztą i wiecie o tym, Tilik do dzisiaj nadal jakby stosuje trochę tą taką jakość NRD-owską. Oczywiście nie ma tutaj mowy o wymiennych sprzęgach. Kinematyka jest taka, nazwijmy to, na słowa honoru
powiedzmy dobra, ale zobaczcie, jak sprężynka nawet nie zardzewiała, wagon wygląda praktycznie jak nowy. A więc no, taka ciekawostka. Myślę, że warto również takie historyczne modele mieć. I tutaj oczywiście mam model już w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnym tutaj napisem, takim uniwersalnym, niemieckim, ale ktoś dopisał BDŻ jeszcze ołówkiem. Fajnie, stare pudełeczko. Żadnych tutaj ekstra rzeczy nie ma. Wagon jest identyczny. Nawet bym powiedział, że ten wagonik jest troszeczkę bardziej zakurzony i nic więcej. Niczego mu nie brakuje. Zobaczcie takich detali. Wszystko, stopnie, nic nie jest tutaj połamane. Także takie dwa wagoniki są. Pico, które są takimi bym powiedział, wagonikami nostalgicznymi. To są wagoniki, które dostałem praktycznie w gratisie. Aczkolwiek widziałem na różnych forach bułgarskich, ostatnio pojawił się jeden taki wagonik i słuchajcie, ten wagonik kosztował bagatela 200 zł. A więc nawet takie wagoniki czasami są też w cenie. Pasujący do tej całej serii, no to oczywiście jest wagonik wydany nie tak dawno, ze 2 lata temu, może coś w tym stylu, wydany przez Exact Train, typ Opel. Tutaj można sobie zobaczyć numerki podane odpowiednie. Tu, to jest też wagon FT. Oczywiście te wagony znamy, bo takie wagony również mamy w wersji polskiej, więc te wagony mają przesuwane chociażby drzwi. Nie będę go wyciągnął generalnie. Nie jest to celem tej prezentacji, żeby wszystkie wagony wyciągać i pokazać w szczegółach. Taki wagonik bułgarski również wyszedł i również taki jeden egzemplarz dostałem od mojego kolegi, który sprzedawał swój, że tak powiem, tabor. Łyk kawy i możemy kontynuować moją opowieść o nowo zdobytych wagonach. Może zostańmy jeszcze w temacie właśnie wagonów, albo nie. Nie, dobrze mówię, wagonów węglarek, bo tutaj mam jeszcze troszeczkę węglarek i szutrówek. Oczywiście firma Amintiry Ferroviare. To już oczywiście jest epoka piąta na szóstą. Dlaczego? Dlatego, że to malowanie Bull Market w tej chwili troszeczkę się zmieniło. Nie jest ono czarno-czerwone, jest zielono, takie seledynowo bym powiedział czerwone. Kiedyś było czarno-czerwone, takie czarno-wiśniowe. Szkoda, bo bardzo fajnie prezentują się te wagony. Ja już takie wagony mam. Ja już Wam chyba pokazywałem, nawet na pewno były filmiki o tych wagonach. Ja tylko zdejmę obwolutę, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają te wagoniki w środku. One są absolutnie czysto nowe i tutaj nie ma zamontowanych tych wszystkich części do montażu. One są tutaj w woreczkach z boku, zobaczcie. Tutaj mamy woreczki z różnymi częściami. I tutaj pokażę Wam, odwinę jeden wagon, żebyście zobaczyli to ładne malowanie. To są takie typowo tutaj bałkańskie, typowe wagony. Wagony typu oczywiście EAOS, które bardzo fajne malowanie, zobaczcie. Ten koń z okręgiem symbolizujący szybką kolej, co w praktyce oczywiście nie przekłada się do tego, co się dzieje w Bułgarii. I zobaczcie te filigranowe tutaj elementy. To są chyba nawet fototrawione, bo gdyby to nie było fototrawione, to plastik po prostu by się odłamywał. Zresztą posłuchajcie dźwięku. To nie jest dźwięk plastiku. A więc taki zestaw wagonów. Były trzy rodzaje wagonów tej konstrukcji wykonanych dla Bułgarii. Jedne były typowa czerwień tlenkowa. Jedne były wagony, to były wagony takie czerwone, też któregoś z prywatnych przewoźników współczesnych. Nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć dokładnie, jaki to był przewoźnik. I właśnie te wagony Bull Market. Także to były trzy takie serie. Proszę bardzo, 35003. Tak więc kolejna część właśnie wagonów, w tym przypadku oczywiście wagonów towarowych.
Kolejna cała seria wagonów to unikatowe wagony Albert Model. Znacie tą konstrukcję, nawet znacie te kolory, bo te kolory się powtarzają praktycznie w całej Europie. Żółty, ciemno taki niebieski, granatowy, czerwień tlenkowa. Te wagony się pojawiają we wszystkich zarządach. I dodam tylko, że tych kompletów, tych wagonów takich żółtych dla Bułgarii było tylko 50 sztuk, więc jest to pewnego rodzaju unikat na pewno. Tutaj oczywiście nie jest to typowe BDŻ, bo jest to, moi drodzy, NKŻI, czyli Nacjonalna Kompania Żelazopytna Infrastruktura, czyli Państwowa Spółka o Infrastruktury Kolejowej, czyli byśmy powiedzieli taka spółka zajmująca się utrzymaniem torów, utrzymaniem sieci torów właśnie w Bułgarii. Są takie ładne żółte szutrówki. Oczywiście to jest szósta epoka, tak jak widzicie tutaj 63011, aczkolwiek każdy z tych wagonów ma jakby oddzielny numer. To jest taka ciekawostka w przypadku tych wagonów tutaj Albert Model, czyli 683010, 683011. Taki zestaw, jeden jedyny. Ja mam jeszcze dwa wagony oddzielne, ktoś sprzedawał oddzielnie i oba te wagony sobie kupiłem gdzieś tam, ale takiego zestawu prawdziwego, więc z tych 50 przepraszam, zestawów, ja praktycznie dwa takie zestawy w swojej kolekcji mam. Zostańmy jeszcze przy szutrówkach. Mam dwie ciekawe szutrówki. To też takie może pytanie dla Was, bo kolega nie byłby w stanie mi odpowiedzieć. Szutrówka właśnie w takiej, teraz nie widzicie, odbijam się trochę, w takiej czerwieni tlenkowej. Ja może otworzę, będzie ładnie widać, nie będzie się odbijać światło. Zobaczcie, czerwień tlenkowa, dość, może uda się tutaj w miarę, o, BDŻ, a więc jest to troszeczkę starsza epoka, z tego co tutaj mamy w opisie, to jest 698001, epoka szósta, ale jest to szutrówka zarejestrowana jako koleje państwowe. I to co jest ciekawe, mamy tutaj wypełnienie, mamy tutaj podsypkę, mamy szuter umiejscowiony, zabezpieczony bardzo profesjonalnie tutaj taką gąbką, już nie tym styropianem, który się kruszy, ale gąbką. I co ciekawe, mam dwa takie wagony, zaraz zobaczę czy one mają te same numery katalogowe, ale nie, to są dwa różne wagony, czyli jeden jest 69 800 8001 i 69 8002, i oba są z wypełnieniem właśnie tym szutrem. Więc pytanie, czy Albert Model produkuje w ten sposób modele, czy też nie? Czy w ten sposób te modele były wypuszczane, czy też ktoś po prostu bardziej seryjnie te modele jakby wyposażył w towar, który przewożą, czyli w podsypkę. Mam również dwa takie wagony, tak jak tu już zresztą widzicie, Hobbills HBB i LL NS 14, o, może tak będzie łatwiej widać, 24 50 24, to jest, ja mówię, wagon nieryflowany, zaraz Wam powiem dlaczego nieryflowany. Bardzo fajne wagony. Też oczywiście tutaj mamy AAE, tutaj wypożyczone dla BDŻ, dla Bułgarii. Myślę, że te oba wagony są z tym samym numerem właśnie inwentarzowym, więc to są dwa takie same jakby wagoniki. I ciekawostka, bo mamy również wydany komplet wagonów, proszę bardzo. 2, 4, 0, 6 i oczywiście tutaj oddzielnie 24, 50, 27, 24, 50, 28. I zobaczcie teraz ciekawostkę. Mamy również wagon nieryflowany oraz wagon ryflowany. Nie wiem, czy to widzicie. Pokażę może pod kątem. O, w ten sposób. Ten wagon jest tutaj gładki, a ten wagon jest ryflowany. A więc dwa jakby różne
dwie różne trochę od siebie konstrukcje. Także bogactwo numerów inwentarzowych, numerów wagonów można stworzyć już całkiem fajny, sympatyczny wąż wagonów. Bo mamy już przynajmniej trzy takie wagony z różnymi numerami. Oczywiście jeśli ktoś nie zwraca uwagi na to, że jest ten sam numer na przykład i zbiera wagony z tym samym numerem i robi z nich sznurek wagonów i to mu nie przeszkadza, no to pewnie mógłby zrobić więcej. Ale trzy mamy z różnymi numerami. No więc chowam z powrotem do tego kartonu Alberty, chowam Amintiri Ferroviare Bull Market, chowam Exact Train, no i chowam oczywiście wagony, może ten papier już tutaj wyrzucę, sobie zresztą przełożę ten wagon do, być może do jakiegoś pudełka auhagenowskiego. Co my tutaj dalej mamy? Może tak, przełożę trochę, zmienię dekorację, przełożę te wagony tutaj i zajmiemy się tym kolejnym mniejszym kartonem, gdzie mamy wagony też osobowe. Tak, tutaj schowamy, żeby nie było jakiejś kryptoreklamy. To może zacznijmy od tego wagonu przerobionego przez Memo B, czyli mamy tutaj, zobaczcie, Schlafwagen, czyli wagon sypialny w tym charakterystycznym czerwonym malowaniu bułgarskim, bardzo fajnym. Wagon przerobiony z Tilliga. Nie mamy tutaj numeru Tilliga, jaki jest. O, pięknie zrobiony wagon, bo mamy tutaj, o, spalen wagon BDŻ. Zobaczcie, wszystkie napisy są porządnie wykonane. Taki bałcen sypialny. W środku widać łóżka. Taki standard, oczywiście, wiadomo, standard jest Tilligowski, ale mamy też numer katalogowy tej Memoby 25301 i nie wiadomo mi o żadnym innym wagonie bułgarski, który miałby kolejny numer właśnie katalogowy, czyli miałby też inny numer inwentarzowy. Stąd też, jeżeli ktoś chce zbudować jakiś dłuższy skład z tych wagonów sypialnych, które pojawiały się nie tylko w Bułgarii, bo wagony sypialne generalnie one służyły też przede wszystkim do wagonów międzynarodowych epoka piąta, więc również Bałkan Express i wiele, wiele innych. Zresztą o Bałkanie Expressie Wam niedawno, całkiem niedawno opowiadałem. Jest taki czerwony wagon. Dla ciekawostki jeszcze pokażę inny wagon. Tym razem to będzie czysty Tillig, powtórzenie bym powiedział, czy też w jakimś sensie odziedziczenie przez od Sachsen Model Formy 7437, fajny numer, podoba mi się. I to jest również wagon sypialny, tylko zaraz zobaczycie, że jest pewna różnica w tym wagonie i to nawet po samym opakowaniu. Te takie przejściowe opakowania jakoś nie do końca je lubię, bo nie widać, co w środku jest. Jest tutaj wagon niebieski, tylko zobaczcie, jedna podstawowa rzecz i albo jeden podstawowy problem. To jest wagon skrócony. Widzicie? Tu jest dołożony taki specjalny dodatek. To są wagony skrócone. Niestety, szkoda. Pasuje do Bałkanu Ekspresu. Tam też wagony są ciut, że tak powiem, skrócone i one do siebie pasują. Aczkolwiek, no szkoda, bo taki podobny wagon wydała również firma Sachsen Model. Być może wcześniej były też te wagony wydawane przez Schichta. Tego nie śledziłem. Jest zresztą taka strona, jeśli byście chcieli zajrzeć, nie ma tam całego taboru bułgarskiego, ale dużo, dużo wagonów wydanych w modelu jest tam opisanych. Bulgarian Collection i tam są kolekcje modeli, no oczywiście nie tylko kolejek, nie tylko wagonów i lokomotyw, ale różnych innych modeli, ale Bulgarian Collection. Możecie tam zajrzeć i sobie popatrzeć. Kolejny bardzo ważny, uważam, i ciekawy wagon, tutaj odwrotnie w pudełku włożony, ale może zacznijmy od opisu. 74823 to jest wagon restauracyjny. Jedyny wydany seryjnie bułgarski wagon restauracyjny w kolorze niebieskim. Zobaczcie, cyrylica, wagon, restaurant. Wagon, restaurant, BDŻ, tutaj w różnych językach. Ale generalnie znamy tą konstrukcję. Mamy też taki wagon polski, Wars. Ten jest bułgarski. Ja już w tej chwili przerabiam, robię sobie wagon zielony, więc niedługo będę miał wagon
również restaurację zieloną właśnie do Bałkanu Ekspresu. Także bardzo się cieszę. Ale nie miałem tego wagonu, więc też cieszę się, że i ten niebieski wagon do mojej kolekcji trafił. To są naprawdę białe kruki. Jeśli chodzi o modele bułgarskie, to rzeczywiście są to absolutnie białe kruki. Łyknę sobie kawy, a wy już widzicie bardzo ciekawe wagony w środku. Również w produkcji Amintiry Ferroviare. Są to wagony o trzech numerach inwentarzowych, z tym, że były jeszcze wagony produkowane dla HGD, do sklepu takiego modelarskiego w Rumunii. I tamte były o innych numerach. Może kiedyś przyjdzie czas, to wam je pokażę. Ja je kupowałem dlatego, że tylko tam były dostępne jeszcze, a tutaj mamy tak, 310. Wagon piąta epoka, wagon Luchoilu, czyli wagon bardzo silnie związany z Burgas, dlatego że te, tutaj mamy rafinerię Luchoila i to, zobaczcie, opis tego wagonu jest w cyrylicy. Piękna cysterna, słuchajcie, piękna cysterna. To jest piękna cysterna w jakości Acme, tego starego Acme, zobaczcie. ZAGKKS, taki jest typ tego wagonu. Tabliczka, wszystkie opisy, wszyściutko jest elegancko. Oczywiście też w cyrylicy między innymi opisane. Ale zobaczcie, Lukoil. Ktoś może nie widział. Może Lukoil nie jest dobrym tematem na te czasy, ale to są modele, tak? To są modele, fototrawione elementy, piękne modele. Jeżdżą po Bułgarii. Cóż, nie zniszczyłbym modelu tylko dlatego, że kojarzy mi się na przykład z wojną. Fajnie, tutaj rzecz oczywista. I takich wagonów mam sztuk 5 z trzema różnymi numerami, bo tutaj mamy numerek 311 i jest jeszcze jeden, i tych 311 mam 3 sztuki, no i jeden mam 312. Absolutnie takie same wagony, więc już nie muszę wam tego specjalnie pokazywać. 5 takich wagonów. 3 numery inwentarzowe, z tymi, które mam od Rumunii, to będzie może z 5 w sumie, a może nawet 6, więc zaczyna się robić małe, ciekawe wahadełko. Wahadełko, które widuję w praktyce tutaj właśnie w Burgas. No i ostatni duży karton został. Tutaj takie, ktoś mi położył taki obrus wiosenny, więc tak, ostatni wagon, ostatni karton. Tutaj już tylko i wyłącznie wagony towarowe. Tak, zmęczenie ze mnie wychodzi trochę i się czasem zacinam, za co serdecznie przepraszam. Märklin. Märklin wydał ciekawy zestaw wagonów związanych z Bułgarią. Zobaczcie. Schaufelle. Nie wiem dokładnie, jak to się czyta po niemiecku. Nie chcę być tutaj mądralińskim. Zestaw o numerze 46247 opisany. Bardzo skąpo, ani epoki, ani nic. To jest generalnie epoka, gdzieś tam bym powiedział koniec czwartej, początek piątej, bardziej piątej. I tutaj co my mamy? Zestaw trzech wagonów lekko zwaloryzowanych, tutaj widać. Oczywiście wagonów, które mają już podsypkę tutaj wmontowaną. Nie otwierają się tutaj klapy, jest to dość skąpa konstrukcja, ale jest to BDŻ oczywiście, Fals, wagony, które rzeczywiście prawdziwie tu jeździły, bo dużo tutaj konstrukcji niemieckich jeździło, więc to są wagony jak najbardziej realne. Ja spotkałem do tej pory tylko jeden wagon gdzieś, który był gdzieś porzucony na stacji, chyba w Warnie, jeśli dobrze pamiętam, który niestety no, czeka na swoją śmierć, już tak porodzewiały, tak zniszczony, że jest kwestia tylko, jak ktoś go w końcu zezłomuje. I dziwię się, że wiele wagonów jest niezezłomowanych. 3 takie wagony. I mam takich zestawów sztuk 2. Niestety jedynym mankamentem jest to, że Märklin montuje nieizolowane koła, no i trzeba będzie sobie w praktyce przerobić te 6 wagonów, a więc też będzie to pewien koszt. Niestety ten zestaw jest jakby troszeczkę bardziej naświetlony słońcem, jest taki pożółkły, nie wiem, czy to widać tą różnicę, widać.
Więc mam takie dwa zestawy, oczywiście zestaw numer dwa. To są te same, tutaj już nie ma folijek. Tamte jeszcze miał folijki, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie praktycznie nowe wagony, te już takie bardziej użytkowane. Ale można z tego stworzyć całkiem fajny, trochę starszy skład. No i wreszcie wagony takie mitologiczne, bym powiedział. Wagony chłodnie, długie wagony chłodnie. Okazuje się, że całkiem sporo Tilik wydał tych wagonów w różnych numerach inwentarzowych. Nie dociekłem jeszcze do tego, czy są różne warianty tych wagonów, czy one są absolutnie identyczne. Mam jeden wariant tego wagonu i nie wiem, czy tutaj on jest. Tutaj raczej go nie będzie. W każdym razie te wagony chłodnie znamy je dość dobrze, bo po Niemczech i Węgry, gdzieś tam Rumunia jeździły takie długie. W Polsce chyba niekoniecznie, ale tutaj bym musiał się dowiedzieć czegoś więcej od znawców tego typu materii. Lacegis. Zresztą gdyby jeździły po Polsce, to Tilik na pewno by takie wagony dla Polski zrobił. Zobaczcie, tutaj mamy 76553-1, a więc pytanie, czy istniał ten wagon w wersji 76553 bez kreski 1, czy jest tutaj jakieś specjalne oznaczenie Tiliga, nie wiem. Tutaj mamy chyba wagon, tu jest właśnie inny, czyli ten dolny wagon jest ten sam numer. Tutaj mamy tą serię wagonów, z których ja jeden mam, czyli 76746. Absolutnie to samo, z tym, że oczywiście inny numer inwentarzowy. To jest też 46. Tutaj mamy 7646. 76746, to samo. I dwa zestawy trzywagonowe. Teraz Wam pokażę. Jeden z tych zestawów trzywagonowych, duże to jest, aż się nie mieści w kadrze. Teraz spróbuję tak pokazać, żeby... Może tak zrobię z tej strony, żeby mi się nie wysypały te wagony. Fajna jest to obwoluta, może zajmuje trochę miejsca, ale przynajmniej mamy trzy od razu wagony. 741. To jest jeden zestaw tych wagonów. I drugi zestaw tych wagonów chłodni jest już o innym numerze, czyli numerze 713. Czyli mamy różne dwa zestawy. I to w zasadzie wszystkie 40 wagonów, o których wspominałem. Jest kilka powtarzających się sztuk, owszem, prawda? Ale to jakoś mi specjalnie w tej chwili nie przeszkadza, bo część z tych wagonów już i tak będzie przeznaczona na wymianę, tudzież sprzedaż, dlatego że no muszę też odzyskać część pieniążków, żeby móc je gdzieś tam lokować w kolejne modele na przykład. Ale generalnie większość z tych modeli zostaje u mnie w mojej kolekcji, także całkiem spora liczba wagonów. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, może trochę taki nudny, pokazywanie, wyciąganie z kartonu, ale no chciałem pokazać, bo to jest naprawdę nie lada gratka. Wagony, które ktoś zbierał wiele, wiele czasu i nagle no, był w jakiś tam sposób zmuszony je sprzedać. Trochę przykra sprawa, no ale co zrobić, takie jest, że tak powiem, życie. To więc pozdrawiam Was serdecznie, na pewno może w przyszłości pojawi się jakiś skład niedługiej. Mam nadzieję, że wystarczy czasu na to, żeby te wagony Wam zaprezentować. Więc żegnam się z Wami w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do śledzenia kanału i do zobaczenia. Cześć.